No to wiele wyjaśnia, mój drogi kolego. Zainwestuj se w nowe spodnie. Zainwestuj se w nowe gacie. Kamracie. Jezu, głupi humor mi teraz wchodzi, nie? Autentycznie. Ale nic na to nie poradzę, ta gra ma taki specyficzny humor, więc nie moja wina, że potem mnie łapie głupawka. Słuchajcie, ja widzę co widzę, tak? Ja tutaj widzę to co widzę, więc mam prawo tak reagować. Dobra, jeszcze 3 skrzynek nam brakuje. To jest sekwencja, która jest dla mnie mega trolująca, więc zobaczymy jak mi pójdzie teraz. No. To mi zarąbiście poszło. No to chyba nie będę miał klejnocika za te ukryte, znaczy za ukryte, Jezu, za te 3 śmierci. Coś mi się wydaje. O Jezu, najgorzej, a tak myślałem, że... No, myślałem, że będzie dobrze. Kurde, a to najgorsze jest to, że na samej końcówce się stało, nie? Bo to jeszcze bym w stanie był zdobyć. Dobra, jest git. Ale jednej skrzynki zabrakło. Kurde, no gdzie ja zgubiłem tę skrzynkę? Ja już myślałem, że będzie wszystko dobrze. Najgorzej. W sumie to miałbym prawie, że idealnie poziom zrobiony. Ja pierdzielę, no. Thank you so much. Wait, Tana? But you're different. You're not from our universe. It's good to see you guys. It's been a long time for me. We lost touch in your universe too, huh? Yeah, you could say that. What did we, like, die or something? What? No! Nope. No, no, definitely not. So how are things in your dimension? The usual. A bunch of evil scientists attempting interdimensional domination. Huh. So, what you collecting? Crystals? Gems? Masks. Ooh, fun. Well, good luck with that. Wait, you're not coming? Sorry, I fly solo. But I'll lend a hand where I can. In fact, I already have. O nie, ten wzrok krasza, nie? O mój Boże, kurde. Tak, tą postacią była Tauna Bandicoot, tylko troszeczkę inna Tauna. No ale jak widać Tauna działa solo, więc nie chce nam za bardzo pomóc. Szkoda trochę. Fajnie by to jakby wyglądało, jakby nam w sumie co jakiś czas pomagała. No ale no niestety, no tak to już właśnie jest. Nie zawsze musi być kolorowo. Odblokowanie linie czasowe Tauny. Tak jest. Te poziomy również zostały odblokowane. Taśmy z retrospekcjami. Mamy nową taśmę. Test na owoce Wampa. Więc zaczynamy. Poziomami Tauny zajmiemy się innym razem już. No, myślę, że to można sobie na kiedy indziej zostawić. No to trzeba, wiecie, wracać się do poprzednich światów i tak dalej. A ja trochę na to... Na to czasu i chęci też nie mam. Tutaj w ogóle już będę na ślepo przechodził, tak więc jestem ciekaw jak mi tutaj pójdzie. No, całkiem spoko na razie poszło. Enrio, bring me a Wumpa fruit. The Bandicoot's obsession with them has given me a hangover. Bastard, your allergy. Oh, it's fine. You can clean it. Powiem wam szczerze, naprawdę koncepcja tych retrospekcyjnych poziomów jest całkiem spoko. Autentycznie.
To jest moim zdaniem bardzo fajna koncepcja. Dobrze, że coś takiego wprowadzili, bo wiem, że jeden z moich ziomków, a dokładnie Jim, pozdrawiam cię serdecznie, ziomek, jest fanem właśnie takich też kaset VHS, wiecie, taki filtr kaset VHS, i to jest właśnie tutaj wykorzystane, i szczerze, naprawdę wielkie szapoba dla twórców za coś takiego. Bo sam nawet, powiem szczerze, w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu też jestem fanem, więc... Więc ja, mnie to naprawdę bardzo cieszy o oczko, że tak powiem, jak coś takiego widzę. O, i to już jest koniec. Za pierwszym razem, moi drodzy, ja to na ślepo przechodziłem, nie? Bez ani jednego zgona. Dobrze! Nie no, zadowolony jestem, zadowolony. Kurde, jaram się znowu tak samo. A minęło od tej gierki 11 dni już. A ja się dalej jaram. Dobra. Jetboard. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. A, to już widzę, co to będzie. Tutaj będziemy mieli minibossa. Bo tak, w tej gierce również są minibossowie, a to będzie jeden z nich. W sumie to chyba nawet jedyny miniboss będzie. Bo już szczerze nawet nie pamiętam, czy ktoś był poza tą postacią akurat. Ale chyba nie. Z tego, co się orientuję, to chyba nie. ...53 życia. Nie no, ja coś czuję, że 99 to tutaj na 100% będzie zrobione. Uuu. No tego nie planowałem akurat. Dobra, już skończę się podniecać tym, że poziomy zarąbiście wyglądają, i tym, że soundtrack mają zarąbisty, chociaż pewnie i tak będziecie jeszcze przez ten let's play tego dosyć często będziecie to słyszeć z mojej strony, bo naprawdę ja lubię na takie detale zwracać uwagę. Znaczy, to są takie pierdoły, to jednak lubię na coś takiego zwracać uwagę. No i mamy teraz jakby sekwencję z jetboardem, coś co było w Crashu 2. Myślę, że wszyscy pamiętamy te poziomiki. Oj, kurde, kaseta retrospekcyjna. Dobra, tu niestety już sobie odpuszczę, ale przynajmniej wam 4 poziomy retrospekcyjne zrobiłem, chociaż... Nie, ja nie potrafię, ja muszę zestartować poziom, przepraszam bardzo, ja przepraszam, ja po prostu muszę to od razu zrobić, bo... Jak ja tego nie zrobię od razu, to potem będę se pluł w brodę, że zaprzepaściłem tak fajną okazję na zrobienie kolejnego poziomu retrospekcyjnego. Tak więc widzimy się za chwilę. No i kolejna taśma retrospekcyjna. Teraz możemy lecieć dalej z rundą bonusową. To już 5 w sumie. No idzie, kurde, świetnie. O, to jest dosłowne nawiązanie do Crasha 1, gdzie była runda bonusowa Cortexa. Więc teraz trzeba z głową robić, powiedzmy, tę rundę bonusową. Tak jest. Dobrze. ...60 żyć, a to jest dopiero, kurde, drugi wymiar z 9.
Okej. Już się mogę odezwać. Przepraszam, że ja tak zamilkłem, ale po prostu skupiłem się trochę na tej sekwencji, bo jak sami widzicie, nie była ona zbyt prosta. A jednak wolałem mieć to już za sobą, żeby nie było, że po prostu dam dupy właśnie w taki oto łatwy sposób. Ale nie, teraz byleby utrzymać status, żeby nie zginąć te cztery razy, bo wtedy będę miał klejnot i będę mógł chyba mieć wszystkie klejnoty już. Chyba, bo nie mam tutaj pewności stuprocentowej. O, mamy platformę z zielonym klejnocikiem, więc polećmy tam, zobaczmy co i jak. To w ogóle są jakby nowe rzeczy, nie? Dla mnie, bo ja nie pokazywałem wam na livestreamie tych sekretnych dróg. Tam chyba nie było skrzynki, co nie? Chyba nie. W ogóle kolejną ciekawostką jest to, że te platformy z klejnotem robią coś takiego, że jakby kiedy przejdziesz jakby tą ścieżkę, to wtedy na przykład w Crashu dwójce czy trójce ta platforma teleportowała cię zupełnie gdzie indziej. Na przykład czasami było coś takiego, że musiałeś jakby przez połowę poziomu wracać, bo na przykład przez większość skrzynek ominąłeś, przechodząc tą alternatywną ścieżkę kolorowego klejnocika. A tutaj mamy coś takiego, że ten klejnot jakby wraca do pierwotnego miejsca, z którego wystartowaliśmy. I to jest właśnie fajne, nie? Czyli nie ma coś takiego, że przez to musimy się cofać. Więc cofanie w tej gierce można by powiedzieć, że nie istnieje. No chyba, że musisz wracać do poziomów, których nie mogłeś od razu zrobić na 100%. A takowe również się zdarzają. I na pewno się zdarzą. Dobra, 135 na 196, myślę, że to jest ładny wynik. No i wracamy z powrotem na nasze pierwotne miejsce. No może nie pierwotne, bo teraz z lewej strony platforma stała, ale wiecie o co chodzi. Dobra, Lani Loli nam tutaj oczywiście również pomaga. Co jest oczywiście fajne. O, coś jeszcze wyżej mamy. I to by było na tyle ze skrzynek. ...152 na 196. Całkiem fajny wynik. ...169 na 196. No w sumie gdybyśmy pozamieniali te 69 z 96, to bym miał już wszystko zebrane. Ale nie ma tak łatwo. Trzeba czasami się troszeczkę bardziej poświęcić. Oj. Dobra, mamy to. Teraz uwaga na szczury lądowe. O, właśnie w taki sposób trzeba ich omijać. I uważać przy okazji na kule, bo kule nas mogą skrzywdzić. Wiecie, kula daje fula i tak dalej, ale w tym wypadku to nie wiem, czy bym chciał takiego fula oberwać. O, ten szczur tutaj właśnie do nas płynie z kolegą. O, samobójcy, kurde, się zabijają od razu. Śmieszne powiedział Michał. Właśnie najlepiej stawać w momencie, kiedy one chcą się, powiedzmy, kierować w twoją stronę i wtedy się tak szybko sklecić, żeby one uderzyły w bombę, nie? To myślę, że jest nawet dobry patent, żeby ogarnąć.
Dobrze. Dobrze, jest, ogarnięte. Tam mamy nitro counter, więc chyba tam zostały te 6 nitro. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mamy walkę z Luisem. Teraz trzeba będzie zrobić tak, żeby te szczury... O! Musisz w nie uderzyć. Luis, proszę, zrób to. Dobrze! No to jest taki, moim zdaniem, bardzo prościutki miniboss. On właśnie polega na tym, że trzeba tutaj te macki przekierować właśnie na te szczury. No ja już nie zdobędę klejnocika za utrzymanie 3 śmierci, więc przynajmniej będę miał wszystkie inne zebrane. Tak mi się przynajmniej wydaje. A tu się okaże, że 2 zabraknie, nie? Albo 1. To bym się trochę wkurzył. Albo 3. Kurde, ale zrób tak, żeby tą macką uderzyć. Bo on uderzył jakby nie macką, tylko... O, właśnie w taki sposób. Bo on uderzył bardziej takim barkiem lub łokciem, nie wiem, w sumie. Kurde, czemu Crash mi skręcił w lewo? Dobra, połowę HP ma już zebranych. O Jezus. A, bo one mogą przecież też od tyłu uderzyć, te szczury, w mackę Luisa. I on w sumie też dostanie obrażenia. Dawaj. Dawaj! Kurde, byłem tak blisko. No i Luis został pokonany. W sumie nawet nie musiałem powodować, żeby ta macka w niego, w tych uderzyła. W te szczury. No i 4 skrzynki pominięte. Coś czułem, że tak będzie, bo to by było zbyt piękne, gdybym miał od razu perfekt zrobiony. 4 klejnoty z 6. Nie jest źle. Tym bardziej, że mam tylko 9 śmierci. Akano! Old Dark Matter himself! Careful, Crash. He's heavier than life. Oh, good. You're awake. All right. 2 masks down, 2 to go. Feeling a little less panicked. I was at a 10 before. Now I'm at a solid, let's say, 9.78888. Oh, yeah. These bandicoots are here to help. Bandicoot. Follow. Short and to the point. Love this guy. Bandi. Ja pierdzielę. O Jezu. To zanim skończymy sobie sesyjkę, to jeszcze ogarnimy jedną rzecz, mianowicie poziomy retrospekcyjne. Już 4 poziom będziemy robić. Bandik a Wombat. W ogóle ile mamy tych poziomów? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21. 21 poziomów. Całkiem sporo. Bandik a Wombat. To jest taki, wiecie, mem trochę, bo przecież Crash miał się wcześniej Wombat nazywać. Więc takie nawiązanko, ciekawostka. Nowy dzień, nowa próba, mówisz, Cortex? Found it all!
Dobra. Skaczemy tu. Zabieramy co nasze. I niszczymy. Dokładnie tak. No tu muszę przyznać, że już trochę trudniejsza runda bonusowa. Znaczy, Boże, runda bonusowa, co ja gadam. Przyzwyczajenie. Runda retrospekcyjna. Dobra. Ogarnięte. Choć przyznam, że z tym ciężko było. No tak, tak mogłem to zrobić. O nie, żyćko. No tak, żyćko, żyćko, żyćko. Co tu w ogóle mamy teraz za zgadywanki? Znaczy, no może nie zgadywanki, ale trochę taka logiczniejsza sekcja. Dobrze. Dobra. 62 życia. To jest, myślę, że dosyć fajny wynik. I co my tu mamy? Kaskady spokoju 1402 kręcią. Ale to sobie myślę, że zostawimy już na następną sesyjkę. Tak wygląda nasz stan gry. W sumie 37 na 228. 0 reliktów, 4 kasety zebrane, no i 4 poziomy ukończone z retrospekcji. Więc to myślę, że jest dosyć fajny wynik, jak na kreszyka. No i co, mam nadzieję, że ta sesja wam się podobała, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę sesję nagraniową. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobało. Trochę spokojniej pod koniec, ponieważ... no taką miałem po prostu ochotę trochę na spokojnie i przepraszam, jeżeli byłem zbyt cicho w niektórych momentach, ale chciałem, żebyście wy se mogli też soundtracku posłuchać i żebyśmy mogli się wszyscy wczuć w klimat i żebym ja się mógł trochę bardziej skupić na tych poziomach. Myślę, że względem tego, co było na livestreamie, poszło mi o wiele lepiej. Dajcie oczywiście znać w sekcji komentarzy, jak wam się ogląda tę serię z Crasha 4. I... to by było na tyle. Mam nadzieję, że byłem informatywny i sposób ciekawy prowadziłem Let's Play. Zachęcam gorąco do wbicia na grupę na Face'a oraz Discord Crowzeibatsu, jak i mój linki są pozostawiane w opisie. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Bandicoot 4. It's about time i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i dzięki za oglądanie. Heja!